Proszę Państwa, teraz mamy czas na pytania z Państwa strony. Zapraszam do zabierania głosu. Pytania, uwagi, można się nie zgodzić, zwłaszcza do tego zachęcam. Uzasadniona niezgoda jest najwyższą formą okazania szacunku wykładowcy. Tak zawsze tłumaczę moim studentom. Bardzo proszę. Podejdę fundamentalnie, bo tu była rozmowa jak gdyby na niższym poziomie. Ja postawię pytanie takie. Jaki był cel wojny? Jako przedsięwzięcia, to jest pierwsze. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, tak jak było, to pewnie chodzi o pieniądze. Kto na tej wojnie zarobił? Kto zarobił na wojnie, która przygotowała rewolucję w Rosji, która pozwoliła na wielki rabunek Imperium Rosyjskiego? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa gotów jest odpowiedzieć na tak poważne pytanie? Ja może się pokuszę. Dziękuję bardzo. Jaki był cel wojny? No, każde z państw, które do tej wojny przystępowało, miało inny, tak bym to ujął, tak zupełnie na gorąco. Po pierwsze, no, celem wojny była obrona. Wszystkie państwa, które stanęły po dwóch stronach okopów w 1914 roku, były przekonane o tym, iż toczą wojnę obronną, iż ta wojna została im narzucona. Nawet Niemcy, tak, które formalnie, przypomnę, 1 sierpnia wydają, znaczy Austro-Węgry to jest prosta sprawa, 28 lipca wydają wojnę Serbii, Niemcy wydają wojnę Francji pierwszego, przepraszam, Rosji pierwszego, Francji trzeciego, najeżdżają Luksemburg oraz Belgię. Także Wilhelm II twierdził w przemówieniu z balkonu w Zamku Królewskiego, odbudowanego Zamku Królewskiego w Berlinie, że broń została nam włączona do ręki. Także nie było tego typu kalkulacji, czy wojna nam się opłaca, czy nie, i nie było żadnych, tak sądzę, nie spotkałem się żadnych grup, które by do tej wojny celowo dążyły po to, aby się na tej wojnie wzbogacić. No w przypadku Rosji i... W przypadku Rosji oraz Austro-Węgier, to było to, o czym wspomniał bodajże Maciek, taka trochę ucieczka do przodu. Mianowicie Austro-Węgry no, były targane konfliktami wewnętrznymi. Coś z tą Serbią trzeba było zrobić. Skoro pan wspomniał tutaj o pieniądzach, tak? Dlaczego także no, Austriacy dążyli, w końcu zdecydowali się na wojnę z Serbią w tym lipcu 1914 roku? No nie można w nieskończoność ogłaszać częściowych mobilizacji. Oni w latach 1908 roku się częściowo zmobilizowali, gdy tam Serbowie grozili im wybuchem wojny w październiku 1908 roku. Potem w 1912 roku się zmobilizowali w grudniu, potem w maju, potem w październiku 1913 roku. W 1913 roku, cytuję z pamięci, ale budżet armii austro-węgierskiej został przekroczony dwukrotnie. I się okazało, że ta Serbia jest cały czas groźna, więc lepiej wyciągnąć, jak skoro już wyciągnęliśmy szablę, to lepiej dokończyć tą robotę, lepiej odepchnąć tę Serbię. Też nie wiadomo, co z tą Serbią było zrobić, no bo tak nie inkorporować, tych Słowian byłoby jeszcze więcej. Także w przypadku Austro-Węgier, no powiem trochę przekornie, no wojna była, mogła być czymś oszczędnym, tak? Na krótką metę miało oczywiście kosztować jakieś tam pieniądze austriackiego podatnika, ale na dłuższą metę miała zapewnić spokój na południowej flance. No w przypadku Rosji, fakt, że Rosja się decyduje 30 lipca na mobilizację generalną, pomimo wielokrotnych apeli ze strony Niemców, aby tego nie robili, Niemcy uznali to za casus belli, wypowiedzieli ostatecznie wojnę 1 sierpnia, to była wojna o prestiż. No, Rosja nie mogła sobie pozwolić na utratę, na kolejną porażkę dyplomatyczną, na pozostawienie Serbii na pastwę Austro-Węgier oraz Niemców. No, Rosjanie podejrzewali, że Niemcy na tym wszystkim stroją, że Austriacy sami by się na to nie zdecydowali. Także z punktu widzenia Rosjan, no to była też wojna o tyle absurdalna, że to wojna bez wojna o swój status wielkiego mocarstwa, o pewien swój wizerunek na arenie międzynarodowej, a nie jakieś konkretne cele. Oczywiście przed pierwszą wojną światową mieliśmy spirale zbrojeń, ale chociaż w przypadku floty niemieckiej, tak, w przypadku Niemiec 75% budżetu szło na armię pod koniec 1913 roku. Niemiecka armia na stopie pokojowej miała liczyć ponad 800 tysięcy żołnierzy. Ktoś na tym wzbogacił, no może trochę przedsiębiorców na pewno, natomiast no, niemieckie społeczeństwo, które musiało płacić nie dość kredyty, który zaciągnął swój rząd, to jeszcze reparacje wojenne. To tak krótko po tutaj profesor mnie dyscyplinuje. Tak, jeszcze chcę oddać głos panu Gornemu. Ja tylko dodam, że chyba to było 4 lata temu, jak Niemcy spłaciły ostatnią ratę
kredytu, którym sfinansowano reparacje z pierwszej wojny światowej, czyli rachunek wyrównujący za pierwszą wojnę. To było zdaje się 3 albo 4 lata temu, bo pamiętam na wykładzie z historii przyniosłem wycinek z gazety o tym mówiący, więc wydaje mi się, że długo płacono to za te rachunki. Ale na pana pytanie to bym dodał, jest coś takiego jak spirala protekcjonizmu imperialnego w początku XX wieku, to znaczy zamykania rynków na towary importowane przez wielkie mocarstwa. To jest taka specyficzna forma ochrony producentów krajowych, tak? Wszyscy politycy bardzo chcą chłaniać przemysł krajowy, której skutkiem było to, że ekspansja terytorialna, zwłaszcza kolonialna, mogła być sposobem na uzyskanie rynków zbytu czy rynków surowcowych. Natomiast sama wojna europejska jako pochodna tego, to wydaje mi się, że wszyscy się zgadzają, bo to jest absurdalna, tak? I z pewnością nikt na niej dobrze nie wyszedł z tych, którzy sądzili, że na niej dobrze wyjdą. Ja może dosłownie 2 słowa do tych, którzy z wojny, którzy na wojnie zarobili. Znaczy tak, przede wszystkim i tej i innych wojen dotyczy to, że wojna to jest gigantyczne marnotrawstwo, więc w sumie per saldo traci się na tym. Można rozważać, kto mniej stracił względnie, czyja pozycja społeczna wzrosła w stosunku do pozostałych grup społecznych. I to w naszej części Europy są bardzo nieliczni wielcy przedsiębiorcy, to znaczy konkretnie mówiąc Szkoda. Jedyna gigantyczna fabryka zbrojeniowa w regionie. Tak? A lokalnie i prawie wszędzie to są chłopi, ale ci, przez których pola i domy żaden front nie przeszedł, ponieważ ceny pożywienia rosną w trakcie wojny gigantycznie. Następuje przez tych kilka lat proces bogacenia się chłopów i pauperyzacji klasy średniej mieszczan, no i drastycznej pauperyzacji Żydów. Czyli jeżeli byśmy chcieli szukać, jakby odpowiadać na takie pytanie, udzielać jakichś tam lokalnych odpowiedzi, no to one by pewnie szły w tym kierunku, z tym zastrzeżeniem, że w tym oceanie nędzy nie jest, jakby nie bardzo można mówić o w ogóle, z dużą ostrożnością trzeba mówić o zyskach. Dziękuję, proszę o następne pytanie albo uwagi. Kto chciałby zadać? Bardzo proszę, mikrofon. Mianowicie, jak to było z tymi przypadkami dużej ilości mobilizowania przecież dużej ilości ludności spoza Europy, prawda? Kanadyjczycy, jak Hindusi, których włączali przecież walczące strony. Jak to się odbiło na ich, prawda? Czy to w ogóle miało jakiś oddźwięk również w tamtych krajach, ta pierwsza wojna światowa i prawda? I w jakim stopniu? Więc rzeczywiście, no, pierwsza wojna światowa była wojną globalną pod wieloma względami. Po pierwsze, w Europie walczyły setki tysięcy żołnierzy pochodzących z kolonii. Że wspomnę tutaj strzelców senegalskich, jednostki z Algierii, z Maroka. W Europie także, proszę Państwa, w rejonie Salonik walczyli strzelcy anamickie, czyli nasi Wietnamczycy. Nie było ich tam zbyt wielu, ale parę batalionów tych wojsk kolonialnych francuskich także walczyło w tym rejonie. Czy w końcu także wojska armii indyjskiej w tej Europie także walczyły. Europejczycy usiłowali również, czy alianci, ściągnąć trochę Japończyków. Dla nich ta wojna także, Japonia się do wojny również przyłączyła, o tym mało się pamięta. Opanowali Japończycy niemieckie posiadłości na spółkę z Australijczykami, Nowozelandczykami oraz zajęli także kolonię Tsingtao w Chinach w prowincji Shantung. Natomiast do Europy wysłali tylko 2 niszczyciele, tak odczepnego, żeby nie było, że się tą wojną dalej nie interesują, więc te niszczyciele sobie pływały trochę po Morzu Śródziemnym, potem wróciły na Daleki Wschód. Wojna toczy się też, o czym wspomniałem, poza Europą, no chociażby w Afryce Wschodniej. Niemcy posiadały kilka kolonii w Afryce, Togo, Kamerun dość szybko zajęte, Namibia w 1915 roku, a Niemcy pod dowództwem Paula von Leto Forbecka, niemieckiego pułkownika, bronili się w tej kolonii. Co prawda pod koniec umykali przed brytyjską obławą, dłużej niż w Europie. Tak? Dopiero w listopadzie 1918 roku Brytyjczycy pozwolili Forbeckowi skontaktować się telegraficzne z Berlinem, on się dowiedział, że wojna się skończyła. Tak? Myślał wcześniej, że być może to jest jakiś fortel Brytyjczyków. Jak ta wojna jest
jest pamiętana, jak ta wojna wpłynęła na obszary pozaeuropejskie. Dwa przykłady mi się teraz nasuwają, takie najpoważniejsze. Po pierwsze, w wojnie biorą udział Stany Zjednoczone. Jeżeli któreś z państw na tej wojnie zyskało, no to Stany Zjednoczone, chyba mi się wydaje, pod względem gospodarczym, no przeniesienie chociażby stolicy finansowej z Londynu do Nowego Jorku, no ale także opłacili to życiem 120 tysięcy żołnierzy, którzy w tej wojnie polegli. Ale w przypadku Stanów Zjednoczonych migracje ludności afroamerykańskiej z południa na północ. Tak? To jest taki trwały skutek tejże wojny w tym społeczeństwie. Skąd ci Afroamerykanie pojawili się chociażby w Detroit, tak? na dalekiej północy? No właśnie w wyniku pierwszej wojny światowej, kiedy ci biali zostali zmobilizowani do wojska. Zresztą oni szli na ochotnika. Tam nie było poboru, podobnie jak w Australii, Nowej Zelandii. I trzeba było zająć jakby ich miejsca pracy. Cóż jeszcze, także wojna, udział w pierwszej wojnie światowej z oddziałów ze Związku Południowej Afryki, to jest brytyjskie dominium, powstałe w 1910 roku z połączenia kilku brytyjskich posiadłości. No i pierwsza wojna światowa, w pierwszej wojnie światowej no, walczy chociażby Louis Botha, czyli Jan Smuts, burscy dowódcy polowi z wojny burskiej, no bohaterowie narodowi Afrykanerów, którzy przez udział w tejże pierwszej wojnie światowej przypieczętowują powstanie jakby nowego narodu w południowej Afryce, narodu dwóch strumieni, czy narodu białego, w której Afrykanerzy i południowoafrykańczycy o brytyjskich korzeniach no, tworzą jedną wspólną nację, no i Związek Południowej Afryki dostaje Namibię jako mandat typu C. Tak, to jest i potem tą Namibę musiał dopiero oddać już jako Republika Południowej Afryki w 1990 roku. W przypadku Australii, Nowej Zelandii i Kanady, Australia, Nowa Zelandia, Gallipoli, taki też mit narodowotwórczy, a w przypadku Kanadyjczyków z kolei bitwa pod Vimy Ridge w północnej Francji, gdzie tworzy się w czasie pierwszej wojny światowej taka niezależna od imperialnej, od brytyjskiej świadomość narodowa. Tak? To jest też początek budowy narodu kanadyjskiego jako właśnie niezależnego, nie jako brytyjskich kolonistów mieszkających za Atlantykiem, a ludzi mających swoją własną tradycję i historię. To może tyle, żeby nie przedłużać. To jeszcze drobiazgi, no chyba takim najdobitniejszym przypadkiem narodotwórczej roli pierwszej wojny światowej są Australijczycy i Nowozelandczycy, dla których to jest taki święto narodowe, tak, znaczy Anzac Day. Natomiast jeśli idzie o inne, no to jest spustoszenie Afryki, ponieważ Leto Forbe, który był bohaterem gimnazjalistów i gimnazjalistek niemieckich, uciekając przed Brytyjczykami, doprowadził do katastrofy humanitarnej w tym kraju, podobnej w skutkach do kongijskiej z kilkadziesiąt lat wcześniej, więc naprawdę przerażającej. Z drugiej strony w czasie pierwszej wojny wybucha w Rosji wielkie powstanie Kazachów, którzy są przez władzę imperialną mobilizowani do pracy, mobilizowani w formach wojskowych. No i ono jest krwawo tłumione, więc w rosyjskiej Azji walczy się z własną ludnością. To jest średnio pamiętane, ale istotne. No i Ostatni już moment. Wydaje mi się, że dla powstawania, dla początków ruchów antykolonialnych doświadczenie pierwszej wojny wielkiego znaczenia nie miało. To są raczej studenci, którzy w okresie międzywojennym studiowali w Paryżu i potem tworzyli te zręby nowych ideologii. Natomiast jakby potem pamięć o strzelcach senegalskich, którzy walcząc na froncie we Francji mieli dużo, dużo mniejsze szanse przeżycia niż ich francuscy koledzy, mimo że walczyli tylko w miesiącach letnich i jesiennych, bo jak było zimno, to ich wycofywano, ponieważ wysyłano ich na pierwszą linię frontu, bo wierzono, że są bardziej wojowniczy, może zresztą byli, Niemcy również w to wierzyli. No i drugi efekt to jest już nie dotyczący tych kolonialnych wojsk, ale nas, to znaczy Europejczyków. To jest taki potężne podkręcenie historycznego rasizmu w Europie dzięki właśnie tym wojskom. I to jest wstrząsające. Znaczy, motywy straszenie Murzynami, których koalicja przyśle na pomoc Polakom w walce z bolszewikami pod Warszawą, to się pojawia nawet w bolszewickiej propagandzie. Że ten strach
fascynacja tą egzotyczną obcością dociera nawet tam, gdzie to nie ma już nawet cienia sensu. Więc to pod tym względem, myślę, na Europejczykach zrobiło to zetknięcie dużo większe wrażenie. No i oczywiście to nawet mniej sama wojna, a bardziej fakt, że tuż po zakończeniu pierwszej wojny właśnie Senegalczycy, Malgasze i Anamici, czyli Wietnamczycy, jako żołnierze francuscy okupowali Nadrenię, to odegrało wielką rolę w początkach propagandy nazistowskiej, rasistowskiej. Znaczy hasło, żeby bastardy reńskie, czyli tych kilkaset dzieci, które się urodziły ze związków Niemek z żołnierzami czarnoskórymi albo azjatyckimi armii francuskiej w Nadrenii, żeby te dzieci wysterylizować, żeby zarazy rasowej nie rozprzestrzeniały dalej, no to było jedno z pierwszych haseł nazistowskich ideologów jeszcze zanim NSDAP doszła do władzy. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze może dodam, że to jako historyk migracji, że pierwsza wojna światowa jest takim momentem, kiedy odwraca się długi trend, jeśli chodzi o emigrację z kontynentu i na kontynent. Do tego momentu Europa była głównym źródłem imigrantów na cały świat, zwłaszcza do obydwu Ameryk, Afryka Północna, Afryka Południowa, Azja zasiedlana w ramach Imperium Rosyjskiego i tak dalej. Natomiast dwudziestowieczne wojny przemysłowe były bardzo pracochłonne, wymagały wielu robotników i tutaj była mowa o Senegalczykach czy Wietnamczykach, którzy przybyli, ale na przykład wojska brytyjskie używały to nie jako oddziały walczące, ale do prac tyłowych, kopania rowów i tak dalej, Azjatów. Właśnie Chińczyków rzędu, nie pamiętam, 70 czy 100 tysięcy ludzi, to był pierwszy przypadek importu do Europy siły roboczej, co przybrało potem wielkie rozmiary już w latach 60. XX wieku i całkowicie zmieniło strukturę etniczną miast zachodnioeuropejskich. To właśnie początek jest wtedy. Wojna jako pracochłonne zadanie realizowane przez państwo, do którego importuje się siłę roboczą z kolonii Australii, Kanady i tak dalej, ale także kolorową siłę roboczą z tych kolonii niebiałych. Bardzo proszę o następne pytania. Tam z tyłu już widzę, pani ma mikrofon. Ja chciałabym wrócić na terytorium tutaj nasze wschodnioeuropejskie i właściwie do takiego no, dosyć trywialnego skutku powstania państw etnicznych po I wojnie światowej. Mianowicie jedną z grup, która tej państwowości nie otrzymała, była bardzo ważną grupą, była grupa 12 milionów Żydów, która tutaj mieszkała na terytorium Europy Środkowo-Wschodniej. I korzystając z obecności pana profesora Stoli, chciałabym spytać, poprosić o taką krótką ocenę jak gdyby odbioru skutków I wojny światowej przez środowisko tych Żydów, którzy byli właściwie grupą etniczną no, średniej wielkości. Nie była to mała grupa, a swojej państwowości nie otrzymała. Dziękuję bardzo. Ja wspomniałem Żydów jako jedną z tych trzech wielkich grup Europy Wschodniej, które nie toczyły wojnę bratobójczą podczas I wojny światowej. I tu podobnie jak wśród Polaków, początkowo największy wpływ miały takie nurty lojalistyczne, prawda? Udowodnimy, że jesteśmy prawdziwymi Niemcami, tak? Czy Francuzami. Jeszcze proszę zwrócić uwagę, że na początku XX wieku, jak mówiono o państwach antysemickich, to z pewnością nie były to Niemcy. Jeżeli mówiono o państwach antysemickich, to była Francja i Rosja, tak? Czyli państwa koalicji antyniemieckiej, które uważano za najbardziej antysemickie. Więc Żydzi niemieccy, tam gdzie asymilacja, akulturacja była względnie udana, pomimo istnienia wpływowych organizacji antysemickich, tak, istnienia potężnych partii antysemickich, wydawało się, że to jest ten model. Zresztą okupacja niemiecka podczas I wojny światowej w Europie Wschodniej była przeważnie w okresie międzywojennym mile wspominana, ład, porządek, szczepienia na tyfus, chleb dostarczany z piekarni wojskowych. Natomiast była to, proszę zwrócić uwagę, że masa Żydów zamieszkujących Europę Środkowo-Wschodnią do tego momentu to były masy ortodoksyjne, dla których była to wojna gojów. Po pierwsze, coś, co zaburza odwieczny porządek świata i spowoduje katastrofę. Jeżeli mówimy o jakichkolwiek kalkulacjach politycznych, to mówimy o
w Europie Wschodniej, tam gdzie, tak jak nie w Polsce międzywojennej, jeszcze 80% ludności żydowskiej mówiło widzisz, olbrzymia większość, poziom akulturacji czy asymilacji był marginalny, to musimy pamiętać, że taki pomysł, żeby poświęcić się dla cara w imię udowodnienia swojej lojalności, brzmiał dosyć egzotycznie, prawda? Nawet jeszcze bardziej egzotycznie niż dla Polaków, ponieważ Żydzi nie mieli żadnych szans na karierę w korpusie oficerskim, w administracji państwowej. I tak dalej. Natomiast zakończenie I wojny światowej, rozpad Europy Środkowo-Wschodniej na państwa narodowe, tak koniec tych trzech, koniec czy znaczne osłabienie, przejściowe osłabienie tych trzech imperiów spowodowało, znaczy położenie Żydów było zupełnie inne niż Polaków czy też Ukraińców, dlatego że nie mieli szans na żadne państwo w tej części Europy, prawda, z racji swojego rozproszenia. Stąd pojawił się pomysł autonomii przypisanej nie do terytorium, nie autonomii regionalnej, taka jak na przykład mieli Ukraińcy dosyć w Galicji Wschodniej, ale autonomii dotyczącej konkretnej grupy narodowej czy religijnej. Aczkolwiek i tutaj wśród samych przywódców żydowskich z Europy Wschodniej i Zachodniej istniały głębokie podziały i na przykład delegacja żydowska w Wersalu, która dosyć skutecznie lobbowała i ostatecznie miała spory wpływ na kształt tak zwanych traktatów mniejszościowych, właśnie takich, które miały zapewnić podstawowe prawa obywatelskie członkom mniejszości, w tym mniejszościom rozproszonym, tam na przykład traktat, który pierwszy z tych traktatów podpisała Polska, tego samego dnia zresztą, jeśli się nie mylę, co traktat podpisany przez Niemcy. Zawierał specyficzne zapisy dotyczące tego na przykład, że w sobotę nie przeprowadza się wyborów, bo to by oznaczało, że religijni Żydzi nie mogliby pójść do komisji wyborczej i oddać głosu. Tu brano przykład z Rumunii, która już wiele lat wcześniej obiecała równe prawa obywatelskie, ale po prostu potem tego obywatelstwa Żydom nie przyznawała, rozwiązując w takim trikiem prawnym tą kwestię. Więc ostatecznie pomysł na autonomię personalną, tak zwaną, tej autonomię członków pewnej grupy, a nie autonomię pewnego terytorium, nigdzie nie został zrealizowany. Były takie próby, jest nawet kilka książek na ten temat. Być może to jest nie idea, którą w przyszłości można będzie kiedyś zrealizować, właśnie dlatego, że dzisiaj grom mniejszości, które obserwujemy w Europie, to są mniejszości rozproszone, tak? Paradoksalnie to, co zniknęło w Europie Wschodniej w wyniku II wojny światowej, czyli w wyniku zagłady Żydów i wysiedlenia Niemców, zniknięcie nieregionalnych mniejszości, a Niemcy i Żydzi byli ludnością miejską w tej części Europy, pojawiło się w drugiej połowie XX wieku w Europie Zachodniej w postaci wielkich mniejszości imigracyjnych spoza kontynentu. Turków w Niemczech, Algierczyków we Francji, przybyszy z Indii, Pakistanu, w Wielkiej Brytanii i tak dalej, więc problem pozostał i nieoczekiwanie dzisiaj te doświadczenia i pewne postulaty z lat 20. ubiegłego wieku mają zaskakującą aktualność. Ale kilka osób się jeszcze zgłaszało o głos. Tak, tu profesor Mensfield był pierwszy, ale skoro już ma pan mikrofon, bardzo proszę. Chciałem zapytać o udział, a właściwie można powiedzieć o podżeganie do wojny, jeżeli chodzi o intelektualistów europejskich i to z wszystkich głównych krajów. Bo zadaję to pytanie w kontekście tekstu, który jakiś czas temu napisał Krzysztof Dorosz, publicysta Więzi. Nie wiem, czy on jest jeszcze opublikowany, ja go prywatnie dostałem od niego. Nazywa się Niech żyje śmierć. I to jest tekst, który pokazuje, jak bardzo w głowach ówczesnych intelektualistów, i to tak odległych, jak Paul Claudel, Thomas Mann i na przykład Gabriel D'Annunzio, żeby wymienić takich trzech chociażby, wszyscy oni byli upojeni oczekiwaniem na jakiś wielki przełom, że oto mamy do czynienia właśnie z fin de siècle, kryzys, zgnilizna europejskiej kultury i wszyscy jednocześnie wyczekiwali jak jakiejś ożywczej, zbawiennej siły, a jednocześnie podżegali do tej wojny. Znaczy, dla mnie osobiście ten tekst był piorunujący i jakiś bardzo smutny w tym sensie, że nie uświadamiałem sobie, że aż tylu naprawdę wybitnych ludzi pióra i to zarówno teksty publicystyczne, jakieś prozatorskie czy nawet poetyckie, prawda? I no, dla mi ten tekst jakoś udokumentował tą tezę, która w nim jest obecna, że rzeczywiście intelektualiści tutaj też no, swoje trzy grosze poważne wtrącili i są moralnie za to odpowiedzialni. Czy państwo to badali? No? Zanim oddam głos panu Górnemu, to powiem, że kilka lat temu ukazało się polskie tłumaczenie wybitnej książki Marisa Eksteinsa o Święto Wiosny, właśnie o jakby takim intelektualnym i estetycznym wstępie do I wojny światowej na początku XX wieku.
To dziękuję, to bardzo ciekawe, mnie osobiście bardzo interesujące pytanie. Mam taką jedną roboczą odpowiedź, która nie jest mojego autorstwa, już tylko jest taką prawdą ogólną, że intelekt, wybitny intelekt nie ratuje przed takimi niebezpieczeństwami jak zaangażowanie w nawet w zbrodnicze ideologie, ale no, powiedzmy w nacjonalizm czy w entuzjazm dla jakichś tam idei, natomiast jest bardzo pomocny w lepszym uzasadnianiu tego swojego stanowiska. Znaczy nie należy się spodziewać, że wybitni intelektualiści będą mądrzejsi, natomiast można się spodziewać, że lepiej uzasadnią swoje stanowisko. No i to dotyczy właśnie Tomasza Manna, ale też Bergsona, Durkheima. To zjawisko, o którym pan wspomniał, ono miało już w czasie wojny swoją nazwę. Na ogół używano też w pozostałych krajach nazwy niemieckiej, to znaczy Kriegsgeista, wojna ducha albo wojna intelektu. I ciekawe wydaje mi się pytanie, które wisi, znaczy pan go nie postawił, a powinniśmy je sobie postawić. Czy to jest naprawdę tylko kwestia tych wybitnych Francuzów, Niemców i tak dalej. Znaczy moim zdaniem, znaczy ja już to wiem, w naszej części Europy było całkiem dużo intelektualistów, z których niektórzy mają swoje instytuty, ulice, place, którzy się w to włączyli i robili dokładnie to samo. Interesujące jest, że nie w służbie mobilizacji imperialnej jak tamci albo zachodnioeuropejskich mocarstw, tylko od samego początku wojny w służbie ruchów narodowych, polskiego, ukraińskiego. Tutaj no, tu jest naprawdę cała masa fascynujących przykładów. Na przykład wojenne publikacje no, najwybitniejszego polskiego geografa Eugeniusza Romera. To bywa wstrząsająca lektura. No, mniej może takie wstrząsające dla tych, którzy bliżej znają jego twórczość, są prace Jana Czekanowskiego, który używał antropologii rasowej do podbudowywania polskiego programu narodowego. No i on ma swoje odpowiedniki, no, Romer ma odpowiednik w Słowenii w postaci z kolei najwybitniejszego dotychczas słoweńskiego geografa, którego imię nosi Instytut Geografii Słoweńskiej Akademii Nauk, czyli Antona Melika, który też zajmował się już w czasie pierwszej wojny naukowym uzasadnianiem, dlaczego granica etniczna pomiędzy Słoweńcami a Włochami musi przebiegać możliwie bardzo na korzyść Słoweńców. Mamy w naszym regionie fascynujące pomysły wybitnych naukowców, którzy zajmowali się od początku wojny taką kwestią, na przykład, czy sprawiedliwą, jak przeprowadzić sprawiedliwą granicę tak, żeby ona przebiegała na naszą korzyść. Tak? I tutaj to jest. Nauka dostarcza wprost nieograniczonych możliwości. Moją ulubioną jest granica przeprowadzana według charakteru roślinności. Na granicy pomiędzy niemiecki geograf, ale również austriacki profesor Albrecht Penck dowodził, że sprawiedliwa granica pomiędzy Austrią a Włochami przebiega tam, gdzie kończą się sosenki, a zaczynają się drzewa oliwne. Co, po której stronie są Alpy, wydaje się w takim układzie oczywiste, ale Eugeniusz Romer uznał z kolei, że Polska, która jest częścią Europy Zachodniej geograficznie, sięga tak daleko jak Bóg. Bóg, drzewo Bóg. Bóg rośnie aż do Doliny Smotrycza. Tak? Kamieniec Podolski to jest zakres polskich. Ale na północy ma bardzo nisko. To tam mamy inny, inne argumenty, bo argumentuje się jeszcze z rzek. To jest. Więc jak. Zaangażowanie intelektualistów w tę wojnę jest zjawiskiem ogólnoeuropejskim i dotyczy również nas. I mniej mnie oburza i mniej oryginalne wydaje mi się stwierdzenie po raz kolejny tego zjawiska na Zachodzie, bo ono jest tam już bardzo dobrze znane. Było znane już w czasie wojny, dyskutowane i komentowane krytycznie w czasie wojny. Też zresztą przez polskich obserwatorów.
Ludwik Hirschfeld na przykład w swoich pamiętnikach na bieżąco opisywał, jakie piorunujące wrażenie robili na niego jego niemieccy koledzy, którzy wypisywali takie głupoty w czasie wojny. Bardziej ciekawe wydaje mi się, że mniej znana odnoga tego intelektualnego sportu rozwijała się znakomicie w Polsce, na Ukrainie, w Rumunii, w Serbii. Jovan Cvijić na przykład, wybitny też geograf. Czyli pod tym względem Europa Wschodnia była już dobrze zeuropeizowana w tym okresie. Panie profesorze, proszę. Jeśli nikt z państwa, to ja chciałem dorzucić parę anegdot literackich, bo nie może jednak być tak, że będzie było mowy w ogóle o literaturze przy tej okazji. Pierwsza jest związana z mocno tu eksponowaną kwestią cmentarną. Jest takie opowiadanie Stefana Żeromskiego, Pomyłki, napisane w 1923 roku. To pies mu się plątał, on prawie mieszkał w Konstancinie, to musiało być gdzieś tam w tej okolicy, pies mu za tym pieskiem podążając odkrył cmentarz z I wojny światowej, na którym był pomniczek po niemiecku, 29 Deutsche, a 37 Russen, a wszystkie nazwiska polskie. I to jest jedna anegdota. Druga dotycząca tego, co pani mówiła o tych wędrówkach. To jest taki epizod też ze Stefanem Żeromskim związany, ale w lipcu 1914 roku, jakby w poczuciu pełnego bezpieczeństwa na tym kontynencie, Józef Konrad Korzeniowski postanawia odwiedzić swoją ojczyznę po 20 paru latach nieobecności i Kraków, który i spotyka się, a 1 sierpnia wybucha wojna. Z Żeromskim się spotyka w Zakopanem, jakiś czas oczekuje na możliwość, żeby się w ogóle ewakuować, bo on jest obywatelem, to jest terytorium austro-węgierskie, on jest obywatelem brytyjskim. Co mu tam po kilku tygodniach załatwiono, ale interesujące są spotkania z Żeromskim. Otóż jest odwrotnie. Konrad jako Brytyjczyk jest przerażony wybuchem tej wojny i spodziewa się, że to się skończy wielostronną katastrofą. Stefan Żeromski jest prawdziwym następcą polskich romantyków. O wojnę powszechną za wolność ludów prosimy cię, panie. Dlatego wątku, no, o to, co państwo mówili o legionach, to było trafne, ale jednak nasze oczekiwania były inne. I Żeromski w jakiejś mierze je ucieleśniał. Trzecia anegdota jest taka, że mianowicie też się wiąże z globalną, bo sięga Australii, której było mowa, że tak się w 13 szkolny i studencki przyjaciel Stanisława Ignacego Witkiewicza, znanego lepiej jako Witkacy, czyli Bronisław Malinowski, który był już renomowanym brytyjskim etnologiem, no dostał grant, jak to się dzisiaj mówi, na badania Nowej Gwiny i popłynęli do tej Nowej Gwiny, a za sekretarza wziął sobie swego przyjaciela Witkacego. I właśnie, no oni się tam w końcu pokłócili i rozstali, ale to mniejsza, ale wybuchła wojna. I Malinowski był obywatelem ciągle jeszcze austriackim, bo studiował w Krakowie, a wylądowali, znajdują się w Australii, która jest jeszcze chyba nawet nie dominium, tylko jeszcze kolonią brytyjską, dominium, tak? Która jest dominium brytyjskim. A Stanisław Ignacy Witkiewicz był urodzony w Litwie i był obywatelem rosyjskim. I odbyła się bardzo duża operacja. Malinowskiego przez jakiś czas internowano i uniemożliwiono mu prowadzenie badań. Dopiero po kilku miesiącach prawa zostały mu przywrócone, a Witkacy został zmuszony do tego, żeby udać się do Petersburga z tej Australii, co wówczas było naprawdę dość poważną podróżą i tam wstąpił do pawłowskiego pułku Leibgwardii, a kiedy wybuchła rewolucja najpierw lutowa, a potem październikowa, został czerwonym komisarzem w tym pułku, skąd zresztą źródło jego twórczości. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze parę osób podnosiło ręce. Bardzo proszę. To może dodam jeszcze, teraz sobie przypomniałem zupełnie, jak tutaj była mowa o Polakach daleko, że właśnie w Muzeum Historii Żydów jest teraz wystawa czasowa o Żydach legionistach Piłsudskiego, gdzie między innymi jest scena dwóch żydowskich artystów, jeden poddany rosyjski, drugi austriacki, którzy w Paryżu toczą pojedynek na początku tej wojny. Jako Polacy, którą opcję należy wybrać? Pierwsze pytanie nawiązujące do pierwszego pytania pana. Czy pojawia się wśród naukowców takie ujęcie rewolucji bolszewickiej jako konsekwencji I wojny światowej i ciągłych jej, jak gdyby, konsekwencji do dzisiaj, co widzimy na granicy ukraińsko-rosyjskiej, kiedy ten agresywny ekspansjonizm rosyjski nie daje nam spokoju? Czy jest takie ujęcie, czy raczej naukowcy starają się oddzielić rewolucję od I wojny światowej? Bo jak wiemy, no, rewolucja była sponsorowana i animowana przez Niemców przez długi czas. Dodatkowo może, czy Niemcy na tym dobrze wyszli, czy raczej konsekwencje są dla nich nie najlepsze tego. A drugie takie mam pytanie, bardziej prywatne. Czy są jakieś spisy, chodzi mi o armię carską, żołnierzy, którzy brali udział albo byli żołnierzami w czasie I wojny światowej? Czy można gdzieś sprawdzić konkretne nazwiska, jeżeli chodzi o Polaków na przykład? W nawiązaniu do pańskiego pierwszego pytania, no oczywiście, znaczy nie znam historyków, którzy nie wiązaliby rewolucji z I wojną światową. No, nawet dla samych Rosjan, też to jest ciekawa sprawa, o tym mówiliśmy o kulturze pamięci, ale dla Rosjan ta wojna tym bardziej była zapomniana, bardziej niż dla nas, bo najwyżej preludium do najważniejszego wydarzenia w historii świata, jakim miała być rewolucja bolszewicka, objęcie władzy przez bolszewików, także no, sami nawet bolszewicy przyznawali, że gdyby nie pierwsza wojna światowa, gdyby nie hekatomba żołnierzy rosyjskich na froncie, klęski, gdyby nie wojna nie obnażyła wszystkich słabości tego państwa, no, być może rewolucja w Rosji by nie wybuchła, gdyby tam była bardziej sprawniejsza kolej po prostu i gdyby była w stanie dowozić żywność do Petersburga i do Moskwy. Także nie znam nikogo, kto by nie widział tego związku. On jest dość oczywisty. Co do spisów, to radziłbym kontakt z doktorem Mariuszem Kulikiem z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, on się zajmował oficerami polskimi w armii rosyjskiej, ale jak podejrzewam, że jeśli osoba, o której pan myśli, nie był, której losów pan szuka, których losów chce pan prześledzić, nie była właśnie oficerem, kimś, kto by się jakoś wyróżnił, była zwykłym, nie wiem, żołnierzem, to szanse są równe zeru. No ja akurat w rosyjskich archiwach nie pracowałem, pracowałem kilka razy w Kriegsarchiv w Wiedniu na materiałach poszczególnych jednostek Armii Austro-Węgierskiej. Nie ma tam takich danych osobowych po prostu. Także sprawa, mi się wydaje, jest bliska beznadziejnej, tak przyznam się, ale to doktor Kulik w każdym razie z IHAPAN-u, on zajmuje się Polakami, oficerami polskimi w armii rosyjskiej. To jest ten adres, gdzie mógł pan ewentualnie zaczerpnąć jakichś bliższych wskazówek, ale obawiam się, że usłyszy pan podobną ocenę jak ja. Obym się mylił oczywiście. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? A tutaj proszę i potem tutaj pan w środku. Ja jeszcze mam takie... To może będą dwa ostatnie pytania. Pytanie o tych cmentarze. Mamy koło Bolimowa, tam jest i tam podobno było pierwsze właśnie użycie gazów bojowych jeszcze przed Iprem. Tak, rzeczywiście, o tym się właściwie nie mówi dla frontu wschodniego, a tutaj rzeczywiście nie dość, że wcześniej użyto gazów bojowych, to kilkakrotnie też używano gazów bojowych. I to jest właściwie chyba taki mało znany epizod tej wojny na wschodzie. Jest bardzo dobry artykuł w Arkanach bodajże właśnie na ten temat, jak te gazy bojowe były tutaj wykorzystywane i myślę sobie zresztą, to już tak trochę może ekstrapolując, że użycie gazów bojowych na froncie wschodnim być może przyczyniło się do tego, że później w dwudziestoleciu międzywojennym właśnie ten strach przed użyciem gazów bojowych stał się takim jednym z większych zagrożeń, jakich się spodziewano w przypadku wybuchu następnej wojny.
Ja tak mogę na ten temat jeszcze tutaj, bo mi się wydaje, że trzeba skończyć powoli to nasze spotkanie i nawiązanie do pańskiego pytania, także do innych pytań dotyczących chociażby stosunku ludności żydowskiej do wojny, czy też udziału intelektualistów. Autorem, czy jednym z osób zaangażowanych w budowę broni chemicznej w Niemczech, czy wynalezienie broni chemicznej, czy też gazowych środków bojowych, chyba tak jest, taka jest oficjalna nazwa, tego był profesor chemii Fritz Haber, niemiecki patriota gorący, pochodzący z żydowskiej rodziny z Wrocławia, który zresztą był laureatem Nagrody Nobla z chemii w 1919 roku, dostał za za syntezę amoniaku, tak jest. Natomiast jego brytyjscy, czyli jego koledzy z państw ententych z kolei się bardzo sprzeciwili, ponieważ uważali go po prostu za zbrodniarza wojennego. Natomiast on jako właśnie niemiecki patriota, zresztą on przeszedł chyba w wieku 20 paru lat na protestantyzm, porzucił judaizm, ale był przez cały czas lojalnym niemieckim patriotą. Co więcej, zaangażował się w tworzenie tej broni. Niczego po tym okresie międzywojennym nie żałował. No, kiedy doszedł Hitler do władzy, był zmuszony do wyjazdu. Także umarł na emigracji w Londynie. Taka porzuconą miłość ojczyzną. Tego nie zrozumiał, dlaczego tak go po prostu potraktowano. Co on mógł innego zrobić, żeby w końcu inni Niemcy uznali jego prawo do ojczyzny. Dodam, że kilka lat temu wybuchła dyskusja, ponieważ jedna ze szkół na Śląsku miała być imienia tegoż wybitnego chemika i noblisty, i wtedy ktoś przypomniał, że on ma niejaki wpływ w pierwszą wojnę światową i to, że było oskarżane o zbrodnie. Nawet nie wiem, jak to się skończyło, ale właśnie bardzo ciekawe, jak to sporo o pamięć sięgają daleko. Bardzo proszę. Jak wiadomo, skutki społeczne II wojny światowej dla Polaków były spektakularne, rewolucyjne, katastrofalne, jakby to nazwać. Jak to wyglądało dla I wojny? Czy to było porównywalne, nieporównywalne, pomijalne? No więc mnie się wydaje, że to nie jest chyba, cały czas jest, tak naprawdę zaczynamy to dopiero badać i te badania nie są jeszcze aż tak zaawansowane bardzo. Trochę na ten temat już wiemy i wydaje się właśnie, że niewątpliwie te skutki były nieco mniejsze. No, jeżeli chodzi o to, jak duża grupa ludności na przykład nie wiem, straciła życie, chociaż to nie jest też do końca policzone i innego rodzaju może trochę. Co innego było główną bolączką i głównym skutkiem. Przede wszystkim wydaje mi się, że chyba największym skutkiem wojny były te duże migracje, nawet nie wiem, czy migracje jest dobre, ale to uchodźstwo wojenne. Mnóstwo ludzi jednak przemieszczało się przez ziemię polskie. Bardzo dużo ludzi straciło życie, do końca to nie jest policzone. Wzdłuż dróg, którymi uchodźcy szli i to były tysiące, naprawdę tysięczne masy ludzi. Mnóstwo ludzi umarło z wycieńczenia, na choroby różnego rodzaju, między innymi również na cholerę, która się przyplątała, bo warunki były katastrofalne. Druga rzecz, która wydaje mi się też jest ważna, to jest rozbicie rodzin. I tutaj jest mnóstwo sierot wojennych. To też jest cały czas temat tak naprawdę do końca niezbadany. Ale to jest też, skala zjawiska jest naprawdę bardzo duża. Część tych sierot nie powróciło nawet później z terenów Rosji, na których się znaleźli i też do końca jakby badania są prowadzone, ale mamy tylko częściowe badania. W każdym razie to jest kilkaset tysięcy, przynajmniej kilkaset tysięcy sierot. To jest gigantyczna jakaś liczba zupełnie. Przy okazji również chyba warto mówić o bardzo dużym zniszczeniu kraju i zubożeniu w związku z tym całego społeczeństwa, co wiązało się nie tylko z samymi zniszczeniami, ale również z koniecznością wydawania dużych sum na żywność i przy okazji jeszcze też ze stosowaną zasadą spalonej ziemi, którą Rosjanie wycofując się stosowali i to też poszczególne rodziny. Uważa się, że Warszawa, która całe
całą pierwszą wojnę światową organizowała pomoc dla swojej ludności i właściwie ponosiła naprawdę bardzo duże koszty wojenne, okazuje się, że właściwie wydrenowała się z kapitału zupełnie, będąc naprawdę bogatym miastem, kiedy wchodziła w wojnę, więc wydaje mi się, że to są te skutki chyba najbardziej znaczące. No i proszę Państwa, liczba inwalidów wojennych też do końca tak naprawdę nie policzona, bo my mamy tylko zewidencjonowanych tych, którzy pobierali zasiłki, a ich liczba była sukcesywnie zmniejszana. W związku z tym też do końca nie jesteśmy w stanie tak naprawdę ocenić, jak duża to w rzeczywistości była grupa. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w ten sposób właśnie doszliśmy do godziny 20. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i podziękujmy naszym panelistom.